Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Nazywam się Marcin Nowogórski, jestem redaktorem komparik.pl i w tym nagraniu chciałbym pokazać Państwu co nieco o danych, o ważnych informacjach makroekonomicznych i o ich wpływie na rynek Forex, czyli jak to wygląda na wykresie, czego możemy oczekiwać, jak możemy się zachowywać podczas odczytów publikacji ważnych danych, ważnych wydarzeń fundamentalnych. Dzisiaj mamy bardzo, bardzo dobry dzień do tego, ponieważ czeka nas posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, co do którego są wielkie oczekiwania, problemy gospodarcze w strefie euro, słaba inflacja sprawiają, że inwestorzy oczekują działań po Europejskim Banku Centralnym. Sytuacja jest napięta, szczególnie, że przez ostatnie 4 miesiące euro straciło do dolara około 2,5%. I teraz jesteśmy w takiej sytuacji, w której inwestorzy spekulują, czy będzie Europejski Bank Centralny luzował dalej, czy nie. I jednocześnie pozycjonowanie na sprzedaż na euro-dolarze jest bardzo już napięte, rozciągnięte. Dlatego mamy tutaj dwie bardzo silne siły. Jedna, która działa jak guma naciągnięta, która te krótkie pozycje, które inwestorzy mogą zechcieć zamykać, odkupując je zwyczajnie. Ta guma może strzelić po prostu w drugą stronę i z drugiej strony te oczekiwania, że jednak będzie luzowanie. Zaraz Państwu przedstawię to na wykresie, jak anatomia tego wygląda. Na wysokim interwale, tu jest dzienny, widzimy w maju prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi zapowiedział luzowanie. To jest tutaj ta szpila w górę. To jest też bardzo fajne, może sobie potem do tego wrócimy. Szpila w górę i zaczęły się spadki. W czerwcu decyzja o, proszę spojrzeć na tą świecę, decyzja o obcięciu stóp procentowych, obniżenie stopy referencyjnej oraz, znaczy refinansowej oraz stopy depozytowej. Tutaj proszę zobaczyć, były spadki, potem strzał do góry, to jest właśnie ta sprężyna, o której mówiłem i która równie dobrze może dzisiaj wyglądać bardzo podobnie. Jednak po korekcie, pociągnięcie w dół, korekta i mamy kolejne spadki. Tutaj też duże znaczenie miały dane makroekonomiczne, które zaczęły słabnąć, zarówno nastroje gospodarcze w Niemczech, jak i produkcja przemysłowa. I teraz, co jest charakterystyczne dla wszelkich tego typu publikacji, to to, że inwestorzy pozycjonują się pod nie już wcześniej. Tak jak widzieliśmy w maju, była zapowiedź cięcia, spadki tutaj wyniosły 400 pips, a potem spadki po cięciu, no powiedzmy od otwarcia świecy, spadki 100 pips. I potem strzał w górę nagle. Dla wielu pewnie niezrozumiały, jak to przecież Europejski Bank Centralny ciął stopy procentowe, a oni kupują. Oni kupują, dlatego że oni sprzedawali cały maj. I tak samo mamy tutaj sytuację, mamy cały lipiec, cały sierpień, inwestorzy sprzedawali. I teraz nawet jeśli Europejski Bank Centralny wprowadzi QE czy jakąś inną formę luzowania polityki monetarnej i pchania euro w dół, to euro było sprzedawane pod to już od 2 miesięcy, więc tutaj trzeba mieć to na uwadze. My nie znajdujemy się tylko w tym punkcie, mamy też cały kontekst do uwzględnienia. I teraz jak wygląda ta anatomia przed danymi? Proszę spojrzeć, początek tygodnia, zmienność po prostu wysiadła. Tutaj mamy taki mały, prowizoryczny, odwrócony głowę z ramionami. To jest sygnał, że może być jakaś korekta, natomiast jest to też jednocześnie uspokojenie rynku. Ta presja podażowa spadła, popyt tutaj widać jest mocny. Mamy długoterminowy poziom wsparcia 1,31, który tam jest dołkiem we wrześniu zeszłego roku, 2013 roku. Później cena tu nie była, więc to jest też miejsce dla inwestorów interesujące, jeśli chodzi o realizację zysku z technicznego punktu widzenia. Mamy dołek, proszę, poniedziałek, dołek środy, tutaj trochę niżej właśnie to jest ten ORGR, taki powiedzmy koślawy bardzo. Dołek wtorku i dzisiaj mamy czwartek, proszę Państwa, zaczęliśmy ciasnym tradingiem, po czym poszła plotka, że Europejski Bank Centralny podczas posiedzenia omawia
wprowadzenie luzowania ilościowego w kwocie 500 miliardów euro. O ile takie przecieki się do tej pory nie zdarzały, o tyle plotki przed posiedzeniami już owszem, ponieważ chociażby bardzo była głośna plotka, że w trakcie któregoś posiedzenia ECB również sytuacja bardzo napięta i idzie plotka w media, że pożar jest w siedzibie ECB i nagle rynki zareagowały strzałem jak z procy. Później okazało się, że wróciły do punktu wyjścia. Dlatego ten zjazd tutaj traktowałbym dokładnie na tej samej zasadzie jako pod wpływem paniki, jakieś plotki, rynki są naprawdę napięte. I co ona jeszcze nam mówi? Właśnie, oczywiście to jest element rozgrywania, czyli tutaj się nic nie dzieje, bo za bardzo nikt nie chce się wychylać, wychodzić przed szereg, kupować, sprzedawać. I jeżeli teraz ja jestem dużym inwestorem, chciałbym zrealizować zysk w okolicy tych poziomów, bo ja już tam powiedzmy trzymam 800 pipsów, te spadki, czy 500, czy 600. Teraz uważam, że Europejski Bank Centralny może zachować się nieobliczalnie, dlatego ja chcę już sobie skasować te profity. Tylko kiedy nic się nie dzieje, kiedy sprzedających, kupujących jest mało, rynek jest płytki. Nie wiem, czy państwo wiecie, tego w MetaTrader 4 nie widać. Natomiast głębokość rynku jest bardzo ważna dla dużych graczy, którzy odwijają wielkie pozycje, na przykład 100 milionów dolarów. Oni nie mogą tego zrobić w danym punkcie, tylko ich trzyma głębokość rynku. Im na przykład się wyświetla średnia cena egzekucji, która na płytkim rynku będzie na przykład 30 pipsów wyżej, a na głębokim rynku będzie 10 pipsów wyżej. To jest bardzo ważne, dlatego taki gracz, który chce odwinąć 100 czy 500 milionów dolarów w tym momencie i je po prostu kupić, żeby zamknąć pozycję sprzedażową, musi znaleźć chętnych do sprzedawania, czyli na przykład puszcza plotkę, że ECB się pali, czy że ECB chce wprowadzić luzowanie ilościowe, cena spada, automatycznie pojawiają nam się zlecenia przeciwstawne dla nas. My możemy tutaj postawić zlecenie z limitem, albo możemy postawić zlecenie po każdej cenie przy dotarciu do tego miejsca i ludzie nam napełnią portfel po prostu, mówiąc wprost, albo po prostu obniżą nam cenę realizacji, średnią cenę realizacji naszego zlecenia wartego kupę milionów dolarów. Więc jest to dla nas jakaś informacja, że ktoś gruby może tutaj chcieć zrealizować swoje profity z krótkich pozycji, czyli jednocześnie potwierdza nam nasze oczekiwania, że korekta w górę będzie miała miejsce i osobiście jestem za tym, że zakończymy ten dzień wyżej niż jesteśmy. Natomiast czy tu będzie jeszcze szpila w trakcie wystąpienia Mario Draghiego, co się często zdarza, bo pan Mario Draghi lubi się bawić w kotka i myszkę, mimochodem wspominać o ważnych rzeczach, albo tylko straszyć rynki, a rynki reagują na to nerwowo, więc ta szpila może być, to jest bardzo, bardzo możliwe. Natomiast ostatecznie ja skłaniam się ku temu, że dzień zakończymy wyżej, czy to będzie tu, czy tu, na którymś ze szczytów, czy któryś przetestujemy. Mamy tutaj też poziomy pivota, one są raczej informacyjnie, szczególnie w takiej sytuacji, kiedy rynek jest pchany wydarzeniami fundamentalnymi, ale jak widzimy, tutaj te poziomy jakoś tam działają. Z tym, że nie patrzyłbym w ogóle na poziomy najbliższe, ponieważ kiedy przyjdzie co do czego, to one wszystkie mogą zostać rozjechane. To jest niestety, niestety. Przychodzi nagle zmienność, inwestorzy przestają patrzeć na poziomy, kupują, sprzedają, co się komu widzi. I jest zamieszanie, jest masakra na rynku. Dlatego w większości przypadków, większości z Państwa, czy co do zasady odradzam w ogóle trading na danych, zwłaszcza na takich ważnych, gdzie tak naprawdę jest rosyjska ruletka, co już pokazały poprzednie sytuacje. Moje doświadczenie, też próbowałem przecież łapać ruchy po 100-200 pips, bo Mario Draghi coś powiedział, z tym, że na ogół to się kończyło płaczem i zgrzytaniem zębów. Także ja bym oczekiwał, że ta guma dzisiaj strzeli, czy to będzie 60 czy 90 pips, że strzeli w okolice poprzednich szczytów. I jeszcze co bym chciał Państwu tylko pokazać,
Aha, i dlaczego nie gramy na danych, też powiedziałem, natomiast po danych. Czekamy, aż się rynek uspokoi i po danych mamy klarowny obraz tego, co się stało. Tak jak to było, pokazałem Państwu na przykładzie tej świecy tutaj. O. Tu było dużo kupowania. Widzimy, gdyby Państwo grali z trendem, to by Państwo sromotnie przegrali właśnie w tym miejscu, dlatego że tu jeszcze było kupowanie. Uderzyliśmy, stuknęliśmy. Proszę bardzo, to jest 7 pipsów od poziomu 1,40 i wszystko runęło. Ja już znajdę te sytuacje na wykresie, może mi się uda. To jest styczeń. I wszystko tam spadło. Natomiast to było widać dobrze dopiero po fakcie. Najlepiej wziąć zakończenie dnia. O, proszę, tu jesteśmy. Najlepiej wziąć zakończenie dnia. Poczekać, aż się dzień skończy, aż się rynki uspokoją. Zobaczyć, gdzie się zamkniemy. Gdzie się zamknie świeca. O, proszę bardzo, tu jeszcze poszło od rana kupowanie. I to już jest godzina 14:30 czasu polskiego, czyli rozpoczęło się wystąpienie Mario Draghiego. Tutaj pierwsze 15 minut to był marsz w górę, a potem cały czas rajd w dół. Proszę zobaczyć, zamykamy się praktycznie w minimach sesji. Czyli nie było tutaj żadnego odkupowania tych spadków. To jest po prostu świetna informacja, że nie ma byków. Zostały same niedźwiedzie na rynku. I potem już tylko cały czas w dół, jak to mówią. Całą drogę w dół. Także warto poczekać, co się wydarzy w pierwszych godzinach i zobaczyć, w jaki sposób inwestorzy zareagowali. Na przykład dobrym przykładem tego, co może się wydarzyć w trakcie danych, są z kolei odczyty payrollsów tak zwanych. Cena potrafi strzelić w dół, potrafi strzelić potem w górę, a na końcu, proszę Państwa, kończymy w miejscu, w którym się wykres otworzył, czyli przegrywają byki, przegrywają niedźwiedzie, a wygrywają tak zwane, brzydko powiedziawszy, świnie, które grają we wszystkich kierunkach. Zresztą proszę się nie obrażać, to jest tylko takie powiedzenie. I to jest najlepszy obraz tego, jak ryzykowna, jak niebezpieczna jest gra na danych. Także przede wszystkim odradzam grę na danych. Jeśli już, to warto mieć świadomość, co się dzieje. Natomiast jutro prawdopodobnie zobaczymy piękny sygnał na wykresie dziennym, bo będzie to albo przebicie tych poziomów zdecydowane i cena pozostanie poniżej 1,31, albo będzie to sygnał korekty, czyli pin bar, przebicie tych poziomów oporu, czy może dotrzemy do jakiegoś fajnego miejsca kontynuacji. To też jest niewykluczone. Tam 100, 150 pipsów nawet. Proszę spojrzeć, to już jest tutaj ładny obszar do kontynuacji spadków potencjalny. Także trzeba reagować. A nie, no, obstawianie zakładów to jest, powiedzmy sobie, bardziej hazard niż to jest bardziej ryzyko. Natomiast dlaczego nie? Jeżeli ktoś już lubi grać na danych, zdaje sobie sprawę z tego ryzyka, można się pokusić o zlecenie kupna ze stopem. I to też jest jakiś pomysł, przy czym trzeba mieć świadomość, że bardzo często zlecenia kupna ze stopem są zahaczane, tak jak tutaj pokazałem, a potem wchodzą na stratę albo wybijane na stop lossie. To też trzeba mieć świadomość tego pełną, że ryzyko jest bardzo duże. Dlatego zasadniczo nie gramy na danych, patrzymy, co się dzieje po danych, czego chce rynek po danych i wtedy podejmujemy decyzje inwestycyjne. Także bardzo Państwu dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na komparik.pl na kolejne, mam nadzieję, nagrania, które się pojawią. I wszystkiego dobrego, powodzenia.